Jestem Amelia Żurowska. Ile masz lat? 12. Jaki masz dzisiaj numerek? Drugi. Ty już jesteś po występie. Powiedz mi, długo się przygotowywałaś do tego dzisiejszego występu? Tak, bardzo długo. Ja widziałem też filmik z tobą. Przysłałaś do nas filmik z drogą internetową. Z kim nagrywałaś ten filmik? W domu rodzice mnie nagrywali. Czy był ten pomysł na to, żeby to pokazać właśnie w ten sposób? Z parasolem kolorowym? Mój, a zarazem mamy. Powiedz mi, skąd taki repertuar? Sądzę, że w tej piosence bardzo dobrze brzmi i pasuje mi bardzo. Dobrze się w niej czuję. Długo śpiewasz? Tak, od 5 lat. Od 5 lat. Uczysz się gdzieś śpiewu? Tak, w kuźni artystycznej pod kierunkiem Iwony Skwarek. A powiedz mi, czy masz jeszcze jakieś inne pasje, inne hobby? Tak, bardzo lubię tańczyć i interesuję się zwierzętami, psami. A kim chcesz być, jak dorośniesz? Piosenkarką i behawiorystką zwierzęcą. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops, way above the chimney tops. That's where you where the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops, way above the chimney tops. That's where you somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly, fly over the rainbow. Why then? Ah!
Amelio, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Amelia z numerem drugim. To Milo, poproszę o twoją opinię na temat występu. Również mi się podobało. Podobało mi się, masz 12 lat, więc rób to cały czas. Dziękuję. Rób to cały czas, zawsze będzie progres. Jeżeli ty naprawdę lubisz, po prostu baw się muzyką i mi się podobało. Dziękuję. To teraz ja zanim poproszę o ocenę Kasię, bo Kasia jako profesjonalistka i nauczycielka śpiewu również, śpiewania. Tak? Wokalizy, wokalistyki, jak to się nazywa? Śpiewu. Dobra, niech będzie. To najpierw ja. Bardzo fajnie, bardzo miło, sympatycznie, zwłaszcza dlatego, że jesteś bardzo młoda i bardzo naturalna jeszcze. Nie jesteś jeszcze ani zmanierowana szczególnym przedtrenowaniem, ani zmanierowana jeszcze różnymi takimi rzeczami, które czasami bardziej przeszkadzają niż dodają roku tymi ozdobnikami i tym wszystkim, co się dzieje na scenie, w tym takim No to było takie fajne i naturalne. Może jeszcze spora droga przed tobą to widać, między innymi według mnie, jako takiej osoby, która nie tylko musi skupić się na śpiewaniu, ale także na tym, co dzieje się dookoła, taki początek i koniec był tej parasolki. Potem ona była taka troszeczkę taka zagubiona, ty też razem z nią. A czasem przypomnij sobie w czasie występu, ponieważ piosenka jest piękna, ale ona tak sobie płynie, to czasem warto mieć taki punkt, którym odwrócisz lekko uwagę na ty przełkniesz ślinę, a publiczność popatrzy na parasolkę na przykład, którą coś tam robisz. A poza tym ja mam słabość do takich parasolek, bo one mi się kojarzą z Krakowem. Tam ci handlarze wokół rynku sprzedają takie parasolki, a Kraków bardzo lubię, więc bardzo mi się sympatycznie z tobą spędziło to 3,5 minuty. Dziękuję. Amelko, zacznę od tego, że wybrałaś jedną z moich ulubionych piosenek, także bardzo mi się miło z ciebie słuchało, tym bardziej, że słychać w twoim głosie już taką dojrzałość, gdzieś tam piasek się pojawia, ale to już, wiesz, musisz pracować, to co powiedział Miłosz. Teraz, jeżeli zaczęłaś i kochasz to, co robisz, to po prostu tylko ciężko pracuj i będzie tylko coraz lepiej. Dzisiejszy twój występ bardzo mi się podobał, pięknie się nam zaprezentowałaś w całości, także jeśli już mogę, to jestem na tak. Dziękuję. Pierwszy plus, plus czy minus? Również na tak. Bardzo dziękujemy, gratulujemy, zapraszamy po bilet do półfinału. Dziękuję.